Dzień dobry, jutro będzie nam chłodniej, do tego poczujemy silniejszy wiatr. Ale o mrozie nie ma mowy, nawet w nocy. Nad ranem spodziewamy się od 3 do 6 stopni. Mocniej powieje nad morzem i w górach. Deszcz popada miejscami w centrum i na południu kraju. Bardziej znaczący na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim. Na północy pogodniej, a na pomorzu deszczowe chmury pojawią się dopiero nad ranem. Jutro przed południem sporo chmur. Mocniej popada właśnie na pomorzu, słabiej w pozostałych północnych i zachodnich regionach. A także na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wysoko w górach spadnie śnieg, poza tym pogodnie. Chwilami będzie mocniej wiało. Około dziesiątej spodziewamy się od 5 do 7 stopni. Kilka godzin później na termometrach niewiele więcej. I wciąż dużo chmur z przebłyskami słońca, gdzie niegdzie głównie na południu kraju. W wielu miejscach popada deszcz, który z biegiem dnia na, na północnym wschodzie i na pogórzu będzie się zamieniać w deszcz ze śniegiem, a w górach przybędzie śniegu. W karkonoszach i tatrach utrzymuje się drugi stopień zagrożenia lawinowego. Znów mocniej powieje w górach. Porywy mają dochodzić do 120 km na godzinę. Nad morzem do 65, a w głębi kraju do 60. Co do ciśnienia będzie rosło. W środę z zachodu na wschód przewędrują chmury z deszczem, który będzie się zamieniać w deszcz ze śniegiem, a w górach dalej ma padać śnieg. Opady nie dotrą do wschodnich regionów. Nad morzem i w Sudetach wietrznie. W czwartek pochmurno od centrum po wschód kraju. Na północnym wschodzie popada słaby deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, a rano na Podlasiu marznący deszcz. Deszczowo także na Podkarpaciu, a w Karpatach śnieg. Do zobaczenia.